Dzień dobry, dzisiaj 16 lutego. Witamy zatem serdecznie na uroczystym apelu z okazji Dnia Patrona naszej szkoły. Szkoły podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie w 103. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze i 9. rocznicę nadania imienia i sztandaru naszej szkole. Baczność! Poczet sztandarowy, sztandar Szkoły Podstawowej imieniem Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie wprowadzić. Prawo wzrok. Do hymnu państwowego. Na dzisiejszej uroczystości witamy serdecznie zaproszonych gości, pana burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina Radosława Szpota, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Bogdana Frąckowiaka, panią dyrektor magister Aldonę Dałek wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami naszej szkoły. Społeczność uczniowską zgromadzoną tutaj na placu szkolnym, jak i przed monitorami. Cieszymy się, że pomimo pandemii możemy wspólnie się spotkać i świętować dzisiejszy dzień. O wygłoszenie okolicznościowego referatu z okazji Dnia Patrona naszej szkoły poproszę panią magister Renatę Olszewską. Jak każdego roku, 16 lutego, niezależnie od pogody, śnieg czy deszcz, dzień słoneczny czy pochmurny, stajemy do apelu.
my, społeczność szkoły podstawowej imieniem powstańców wielkopolskich w Długiej Goślinie, czcimy pamięć naszych patronów, powstańców wielkopolskich. Stajemy tutaj po raz 9. Pierwszy raz podjęliśmy wafrę pamięci 16 lutego 2013 roku, kiedy to w pięknej uroczystości otrzymaliśmy zaszczytne imię powstańców wielkopolskich. Tego uroczystego wieczoru nie tylko powstańcy wielkopolscy stali się naszymi patronami, ale także społeczność naszej szkoły otrzymała sztandar, który stał się symbolem naszej szkoły, symbolem pamięci o powstańcach wielkopolskich, symbolem naszej Watry. Od 9 lat stoimy na straży pamięci powstańców wielkopolskich, ich czynów, bohaterstwa, walki o przyłączenie ziemi wielkopolskiej do odradzającego się państwa polskiego. Dlatego każdy uczeń naszej szkoły, czy to pierwszo, czy ósmoklasista, wiedzieć powinien, że Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Że stało się to za sprawą przyjazdu do Poznania wielkiego polskiego kompozytora i pianisty Ignacego Paderewskiego. Że pierwszym dowódcą powstania był major Stanisław Taczak. Że dowództwo powstania w styczniu 1919 roku objął generał Józef Dowbor-Muśnicki. Że zdobyto lotnisko Ławicę i Cytadelę w Poznaniu. Że 1 stycznia 1919 roku wyzwolono Murowaną Goślinę, Długą Goślinę, Wojnowo, Kąty, Łockoń. Że z Długiej Gośliny, Wojnowa, Białężyna, Murowanej Gośliny do powstania dołączyli mieszkańcy. Powstańcy, nie wszyscy, po zakończeniu walk powstańczych powrócili do swoich domów. Że walczyli na froncie północnym pod Czarnkowem, Szubinem, Chodzieżą, Nakłem. Że walki trwały do 16 lutego 1919 roku, kiedy to zawarto rozejm w Trewirze i ziemie wywalczone przez powstańców zostały włączone do odradzającej się Polski. Że dzięki powstańcom wielkopolskim miejsce, w którym żyjemy, do Polski należy, a my jesteśmy Polakami, spadkobiercami i strażnikami pamięci powstańców wielkopolskich. W dniu, w którym czcimy pamięć naszych patronów, 19 lutego 2022 roku, stajemy dumni, bo nasi patroni i zwycięskie powstanie wielkopolskie zostało uhonorowane przez całą Polskę świętem narodowym. I po raz pierwszy, 27 grudnia 2020 roku, obchodzono to święto nie tylko w ziemi wielkopolskiej, ale w całej Polsce. To zaszczyt nosić dzisiaj ich imię, to obowiązek o czynie powstańczym pamiętać i to zobowiązanie, aby pamięć tę ponieść w przyszłość. Cześć i chwała bohaterom, bohaterskim powstańcom wielkopolskim. Dziękuję. Tegorocznym obchodom Dnia Patrona towarzyszył konkurs plastyczny, w którym uczestniczyli koleżanki i koledzy z klas 1-4. Proszę panią magister Alinę Wiśniewską o podsumowanie konkursu plastycznego, a dyrektor szkoły panią magister Aldonę Dałek o wręczenie nagród. Drodzy uczniowie, na pewno dzisiaj przychodząc do szkoły, bardzo się ucieszyliście, bo to właśnie wasze prace zdobią nasze korytarze. Konkurs plastyczny odbył się tydzień temu. Wszystkie prace zostały wykonane przez was w szkole. W konkursie brało 32 uczniów z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Pierwszą kategorię stanowiła klasa pierwsza i druga i wczoraj szanowne jury wybrało najpiękniejsze prace, chociaż muszę stwierdzić, że wszystkie są piękne i ja bym wszystkie nagrodziła, ale niestety tak nie można. Również z drugiej grupy wiekowej, z klasy trzeciej i czwartej, także jury wybrało prace najpiękniejsze. Również otrzymali czterech uczniów otrzymało wyróżnienia. Ja poproszę panią dyrektor o wręczenie nagród. Zapraszam.
Przepraszam Oliwię Sakowicz za zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie plastycznym w Powstanie Wielkopolskie. Gratulujemy serdecznie. Zapraszam Briana Słabego. Gratulacje za zajęcie drugie. Nie ma dzisiaj Lenki. Lenka zajęła trzecie miejsce. To dla niej też oklaski. Jak będzie, o, poproszę wychowawcę. Brawo, brawo dla pierwszej klasy. Trzecie miejsce mamy również ex aequo. Zapraszam Wiktora Dregera. Również zajął trzecie miejsce. Uczeń klasy drugiej, tak? Gratuluję. Kategoria wiekowa, czyli klasa trzecia i czwarta. Zapraszam Antoninę Cichosz za zajęcie pierwszego miejsca. Szkolny konkurs plastyczny Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka. Gratuluję tą bitą rączką. Mam nadzieję, że się nie ma. Okej, bo to jest też tutaj mamy też ex aequo pierwsze miejsce. Zapraszam Zofię Piotr z klasy czwartej. Również pierwsze miejsce. Zajęcie drugiego miejsca w szkolnym konkursie plastycznym w Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka zajęła Judyta Wachowska, klasa czwarta. Zapraszam. Miejsce trzecie Mieczysław Stefański. Zapraszam. Jednak się okazało, że praca ciekawa. Przyznało również szanowne jury wyróżnienia. Takie wyróżnienie otrzymuje Antoni Jerzak, klasa pierwsza. To zapraszam panią Beatę. Gratuluję w imieniu. Również wyróżnienie w tym konkursie otrzymuje Martyna Koralewska, klasa druga. Ciężką pracę musiała wykonać komisja konkursowa, a wszyscy będziemy mogli tę pracę podziwiać, wchodząc do naszej szkoły. Jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, panią magister Aldonę Dałek. Szanowni goście, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i wy, drodzy uczniowie. Spotykamy się dzisiaj już dziewiąty raz, obchodzimy Dzień Patrona. Piękny zarys historyczny tej tradycji naszej przedstawiła nam pani Renata Olszewska, bo któż lepiej to przedstawi jak nauczyciel historii. Także bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę mogliście się dowiedzieć wielu, wielu ciekawych i tych najważniejszych rzeczy. Dzisiaj mamy wszyscy święto, bo Dzień Patrona to święto szkoły, święto nas wszystkich. Nasza szkoła zawsze była, wszystko co tutaj robiliśmy, robiliśmy również po to, żeby krzewić w naszych uczniach tradycje. Tradycje tutaj naszej małej ojczyzny. A Powstanie Wielkopolskie, które będziemy w przyszłym roku obchodzić 104. rocznicę, w tym roku 103.
kochani, jest bardzo ważnym elementem w pracy naszej szkoły. Wokół tego pracujemy cały rok, a w przyszłym roku czeka nas bardzo ważne zadanie, bo będziemy obchodzić 10. rocznicę nadania imienia i sztandaru. I wtedy dopiero będzie naprawdę wielka uroczystość. Mam nadzieję, że będziemy mogli naprawdę to zorganizować i zapraszając tutaj do nas i gości, i dzieci z innych szkół. Bo teraz przez tą pandemię drugi rok niestety spotykamy się tylko na takim krótkim apelu. Ale jeszcze raz wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego dla was wszystkich. Mamy wszyscy swoje święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę naszego gościa, pana burmistrza Radosława Szpota, o zabranie głosu. Dziękuję uprzejmie, szanowna pani dyrektor, panie przewodniczący, drogie grono pedagogiczne, cała kadro szkoły i przede wszystkim drodzy uczniowie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie. Myślę, że to bardzo ważna, dzisiaj bardzo ważny dzień, bo to tak jak dzisiaj się dowiedzieliśmy z przemówienia, zakończyło się 52 dni walki powstańczej i dzisiaj podpisany pokój w Trewirze. O państwa szkole, o waszej szkole są same bardzo dobre opinie i bardzo nam zależy na tym, żeby szkołę w drugiej godzinie wzmocnić i też dlatego jest nasza wizyta tutaj wspólnie z panem przewodniczącym. Kilka rzeczy takich, które będą się też w najbliższym czasie, myślę, że to jest fajna okazja, żeby z tego skorzystać przy okazji takiego, pani dyrektor, takiego apelu. Na pewno będziemy chcieli w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku, podjąć temat renowacji tutaj boiska, z którego na pewno też korzystacie. Myślę, że to jest bardzo ważne i dla społeczności tutaj w drugiej gościnie, ale przede wszystkim dla was jako uczniów tej szkoły. Wspólnie z powiatem radni podjęli uchwałę o przekazaniu środków pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego i rozpocznie się budowa i chodnika, i ścieżki pieszo-rowerowej w drugiej gościnie. I nie ukrywam, że jest to też jeden z moich priorytetów, żeby właśnie na tereny wiejskie te tematy związane i z chodnikami, i ze ścieżkami pieszo-rowerowymi powstawały, szczególnie też tutaj, gdzie są szkoły, bo to jest po prostu kwestia bezpieczeństwa i to jest na pewno bardzo dla was potrzebne. Ja jeszcze chciałem do jednej rzeczy nawiązać, do takiej tradycji. Ja jestem też bratem kurtowym i zgodnie z tradycją bracką też tak rozmawialiśmy z panią dyrektor. Ten brat kurkowy, który 27 grudnia na strzelaniu tradycyjnym wystrzeli tak zwaną tarczę bratką z tego tytułu, przekazuje tą tarczę do szkoły w drugiej godzinie. Tak się akurat złożyło, że to ja miałem to szczęście i miałem ten najlepszy strzał. I ta tarcza oczywiście mam dla was specjalną, zamówioną i sobie pomyślałem, że ją przywiozę jeszcze raz, będę miał przynajmniej jeszcze raz okazję panią dyrektor w tej szkole odwiedzić. W związku z tym bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję. A teraz pora na powstańczą pieśń. Zapraszam chór złożony z uczniów klas pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej i odśpiewanie Marsylianki Wielkopolskiej, pieśni towarzyszącej powstańcom wielkopolskim w czasie powstania. Chór poprowadzą pani magister Karolina Magdziarz i pani magister Beata Cujka. Pańcu kochany.
Powoli dobiega końca. Baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie wyprowadzić! Dziękuję. Spocznij. Dziękujemy wszystkim za udział i uświetnienie naszej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy do zwiedzania wystawy okolicznościowej Nasze zwycięskie powstanie w historycznym kącie, wystawę prac plastycznych. Życzymy naszej społeczności szkolnej miłego świątecznego dnia i zapraszamy na poczęstunek. Słuchajcie, bardzo serdecznie chciałam podziękować za ten dzisiejszy dzień. Pandemia naprawdę nam tutaj strasznie utrudnia te nasze działania, a bardzo byśmy chcieli robić jeszcze więcej i jeszcze więcej. Tyle, ile było można zrobić, zrobiliśmy. Było cudownie. Bardzo serdecznie dziękuję pani Renacie Olszewskiej, która wspaniale wam przybliżyła powstanie wielkopolskie i tradycje naszej szkoły. Dziękuję dziewczynkom z klasy czwartej. Dziękuję gronu pedagogicznemu za przeprowadzenie konkursu i przygotowanie dzieci do śpiewania. Pani Justynie tutaj za oprawę wideo naszej imprezy. Dzięki temu uczniowie klasy piątej, siódmej i ósmej będą mogli oraz ich rodzice i wszyscy nasi sympatycy zobaczyć na Facebooku. Dziękuję gościom za uświetnienie naszego apelu i mam nadzieję, że w przyszłym roku naprawdę uda nam się hucznie i naprawdę świetnie obchodzić naszą 10. rocznicę nadania szkole sztandaru i imienia Powstańców Wielkopolskich. A dzisiaj ta słodka niespodzianka dla wszystkich, ale najpierw ciepła herbata i śniadanie. Także jeszcze raz dziękuję. Wielkie brawa dla was wszystkich. I zapraszam do szkoły. Dziękuję bardzo. Jeszcze pocztowi sztandarowemu nowemu powinnam podziękować, który w zastępstwie tego starszego, który na zdalnym jest, dzisiaj się również świetnie spisał, więc jeszcze raz dla nich wielkie brawa, bo to był wielki debiut, a oni są dopiero w trzeciej klasie. Także super. Dziękuję bardzo i zapraszam do szkoły.